Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałabym zaprezentować Wam zdobienie, które mrozi krew w żyłach niejednej stylistki, czyli Baby Boomer. Same zobaczycie dziś, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Postaram Wam się przybliżyć to zdobienie i uczynić je łatwym i efektownym. To, co będziemy potrzebować do wykonania dzisiejszego zdobienia, to zaciskarka, gąbeczki kosmetyczne, kolor podkładowy i tutaj polecam Wam kolory z kolekcji Wedding Collection Yes I Do z Molly Luck. To jest kolekcja, która jest w 5 ml. Szczególnie do Baby Boomera polecam kolory numer 22 i 23. Są to takie kolory półtransparentne, bardzo naturalne, które idealnie nadają się do tego właśnie zdobienia. Ja dzisiaj niestety muszę wybrać coś ciemnego, żeby dobrze było widoczny efekt na kamerze, ponieważ nie zawsze ostrość tych kolorów jest dostateczna. Wybiorę zatem kolor numer 26, żebyście dobrze widziały ostateczny efekt Baby Boomera. Nasz pokazowy paznokieć dwukrotnie malujemy podkładowym kolorem. Otwardzamy w lampie 30 sekund. Druga warstwa koloru podkładowego, by zapewnić pełne krycie. Ja dzisiaj do wykonania Baby Boomera wykorzystam nasz najnowszy produkt, czyli Artistic Gel, żel do zdobień, ale paznokcie, oczywiście w kolorze białym. Mamy dostępne 16 kolorów. Żele te idealnie nadają się do wykonywania ombre. Tutaj mogę pokazać Wam przykładowe stylizacje. Mają one bardzo dobrą pigmentację, więc ombre jest naprawdę szybkie, łatwe i przyjemne. Nie stwarza już tak wiele problemów, ponieważ często bywa tak, jeśli słyszymy od klientki, że chce ona ombre, to dębiejemy i wymigujemy się niejednokrotnie od wykonywania takiej stylizacji. Tutaj same zobaczycie przy pomocy Baby Boomera i koloru białego, jak ta stylizacja jest łatwa i przyjemna. Ok, tutaj podkładka do rozpracowania koloru. Gąbeczkę łapiemy w zaciskarkę i odcinamy ją w tym miejscu, aby uniknąć paproszków latających w powietrzu i ograniczyć ich ilość na naszej stylizacji. Ok, tak wygląda docięta gąbeczka. Wykładamy Artistic Gel na podkładkę. Podkład już się utwardził i teraz gąbeczką dociętą rozpracowujemy sobie delikatnie produkt na podkładce. Już widzicie, że delikatne ombre nam powstaje. I teraz przenosimy to ombre na nasz podkładowy tips. W zależności od tego, na jaką głębokość chcemy mieć wykonaną stylizację, na tyle nakładamy produkt, nasz Artistic Gel. Teraz spójrzcie, połowę gąbeczki mam zupełnie suche i właśnie tą połową będę rozpracowywała łączenie się kolorów, na tyle, żeby efekt tego przejścia kolorystycznego był jak najbardziej delikatny i żeby ta granica była jak najmniej widoczna. Już możecie zaobserwować ten efekt rozmycia koloru. Na sam wolny brzeg nakładam odrobinę więcej produktu. Ok,
Pierwszą warstwę utwardzam w lampie. Ok, możemy dopracować nasze zdobienie nakładając drugą warstwę Artistic Gelu, po to by efekt był jeszcze piękniejszy. Jak widzicie, nie jest to naprawdę tak skomplikowane i trudne, jak się wydaje. Ewentualne bąbelki i nierówności wyrówna nam top, który będziemy nakładać na koniec, więc tym też nie musimy się zbytnio przejmować. Ważne jest to, żeby dopracowane było tutaj przejście kolorystyczne pomiędzy warstwą podkładową a kolorem białym. Utwardzam 30 sekund w lampie. Całą stylizację zabezpieczać będę naszym topowym produktem, bestsellerem, czyli Doktorem Topem, o którym mam nadzieję, że większość z Was słyszała już. Jest to top mega odporny na zarysowania i naprawdę długo utrzymuje efekt błyszczenia, nie matowi się. Moje klientki zdecydowanie odczuły zmianę topu na lepszy. Dłużej cieszą się błyszczącą stylizacją, praktycznie do kolejnej stylizacji, nawet przy intensywnym użytkowaniu dłoni. Na naszym fanpage'u znajduje się już jeden filmik z wykonania Baby Boomera. Natomiast tam zastosowany był Sugar Effect. Dzisiaj chciałabym właśnie zaprezentować nasz najnowszy produkt, czyli Artistic Gel, który jeszcze bardziej ułatwia nam wykonanie tej jakże trudnej stylizacji, czyli Baby Boomera, który wcale okazuje się, że nie jest taki trudny. Tak wygląda zatopowany Baby Boomer. Wkładamy do lampki na 60 sekund. Tak wygląda nasz Baby Boomer po zatopowaniu i utwardzeniu w lampie. Mam nadzieję, że to zdobienie nie będzie już Waszym postrachem i Wasze klientki będą się cieszyły pięknie wykonanym Baby Boomerem. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam wszystkich.